Dzień dobry, dzień dobry. Jakiś czas temu pytaliście w Q&A, kiedy się przeprowadzimy. I ja tam powiedziałam, że chyba to będzie w maju. No i niestety muszę to wycofać. Słuchajcie, to już nawet nie chodzi o to, że jesteśmy w czarnej, nie powiem gdzie, z robotą, bo jeszcze nie mamy pomalowanego sufitu w dalszym ciągu w salonie, ale dzisiaj się za to zabieramy, stąd też mój piękny outfit budowlany. Jeśli chodzi o elementy, które nam zostały do zrobienia, no to właśnie pomalowanie tych wszystkich ścian, sufitów, zrobienie podłogi, ale z takich najważniejszych rzeczy, które na pewno chcę, żeby były zrobione do przeprowadzki, no to takim obowiązkowym elementem jest oczywiście kuchnia. Nie chcę się wprowadzać bez kuchni i na pewno też nie chcę się wprowadzić chociażby z jednej szafy. Tą szafę w korytarzu myślę, że na spokojnie możemy sobie odpuścić, bo tam jakby spoko, teraz też żyjemy bez szafy i damy radę. Ale na pewno nie chciałabym odpuszczać szafy w garderobie. Ale to jest powiedzmy kwestia finansowa, tylko żeby tą szafę zamówić i złożyć. Gorszy jest temat z kuchnią, bo ze stolarzem umówiliśmy się dopiero na realizację gdzieś tam na koniec marca, kwiecień, więc w zasadzie no może ten termin majowy jeszcze jest tak minimalnie realny, ale nie chciałabym się też przeprowadzać na wariata. Także to taka mała aktualizacja względem przeprowadzki, informacja, że nie wiem, czy nam się uda, ale zobaczymy. A dzisiaj chciałabym troszeczkę sobie jeszcze, zanim zaczniemy tutaj malować i ogarniać salon, pomierzyć pralnię. Bo pralnia to też jest takie pomieszczenie, gdzie chciałabym mieć chociaż częściowo tam rzeczy porobione. Na pewno chciałabym mieć wstawioną pralkę i suszarkę, jeżeli by się udało. I właśnie tam muszę iść wymierzyć, co się pomieści. Zrobiłam sobie taką krótką listę rzeczy, które chciałabym na pewno trzymać w pralni i chciałabym tak wstępnie zaplanować, co gdzie ma być, jakie elementy mają być, ale to może zabiorę Was już do pralni i tam pomierzymy sobie odległości i sprawdzimy, co tam się pomieści. No dobra, jesteśmy w pralni. Przyrządy mam dalmierz i mam miarę, więc wszystko tu sobie pomierzymy. Jeśli chodzi o przyłącza, które tutaj mamy, no to trochę tych gniazdek jest. Jest tutaj podwójne gniazdko, w sensie podwójna puszka, więc nawet je cztery gniazdka tutaj można wrzucić. Tutaj mamy jedną puszkę, tutaj mamy drugą puszkę, tu mamy jeszcze jedną i tutaj mamy dwie. Tu na pewno było to przemyślane po to, żeby tutaj zrobić pralkę i suszarkę. Tutaj mamy jeszcze przyłącze, dopływ i odpływ wody. I powiem Wam szczerze, że na początku nie planowałam tutaj zlewu umywalki, jak zwał, tak zwał. Ale teraz zastanawiam się, czy nie warto by było tego zrobić, no bo jednak nie mamy takiego roboczego zlewu. Nie zrobiliśmy go sobie ani w kotłowni, ani w garażu. A łazienki, no nie oszukujmy się, tam te umywalki są takie ładne i chciałabym, żeby takie ładne zostały. Więc zastanawiam się, czy z tego miejsca będziemy mogli zrobić sobie zarówno suszarkę z odpływem, żeby nie musieć jakby wyciągać tej szufladki i wylewać. Chociaż jeżeli tutaj byśmy umieścili umywalkę, to nie byłoby to tak problematyczne. Problematyczne by było, jeżeli byśmy nie mieli tu umywalki i za każdym razem z tą szufladą, czy tam co któreś suszenie, chodzili i wylewali do gdzieś tam do łazienki czy do kuchni. Tego bym nie chciała. Więc dajcie znać, czy według Was umywalka jest przydatna w takim pomieszczeniu technicznym. Wydaje mi się, że no to by było przydatne. Czy jak Oskar na przykład wróci z garażu i będzie chciał umyć brudne, na maksa brudne dłonie, czy przeprać jakąś rzecz, czy na przykład coś właśnie zaprać, czy umyć jakieś buty, czy cokolwiek takiego brudniejszego, co niekoniecznie chciałabym robić w łazience. Tu niestety widzę, że wyszło nam dosyć spore pęknięcie na ścianie, więc zastanawiam się, czy nie zaplanować tutaj jakiejś takiej zabudowy pełnej na tą ścianę, żeby to zakryć, bo niestety nasze doświadczenia są takie, że jak już coś pęknie, to będzie pękać. No niestety budynek pracuje, musielibyśmy pewnie tutaj to wyryć, zrobić jakąś zaprawkę, z powrotem zagładziować i nie wiem po prostu, czy mi się chce. Więc na pewno mamy do dyspozycji całą tą ścianę i tutaj chciałam zrobić zabudowę do samego sufitu, ale zależy mi na tym, żeby tutaj były jakieś takie blaty. Żeby był blat, na którym będziemy mogli sobie
wyłożyć ciuchy, na którym będę mogła te ciuchy poskładać. Chciałabym, żeby tutaj były też kosze do segregacji prania, najlepiej 3, na czarne, białe i kolorowe. Nie mamy kosza na pranie w łazience, więc tutaj musi być ta przestrzeń zrobiona. No i na pewno chciałabym, żeby tutaj pomieściły nam się takie rzeczy jak pościele, ręczniki, cała chemia domowa do sprzątania, do prania. No wszelka chemia, którą mamy w domu, chciałabym ją tutaj przechowywać. Wszystkie takie rzeczy gospodarcze, typu odkurzacz, mop, typu jakieś miski, suszarka, deska do prasowania. Deska do prasowania teoretycznie mogłaby stać tutaj rozłożona, ale ja nie prasuję na co dzień, więc nie sądzę, żeby ona tutaj była rozłożona. Zobaczymy, w każdym razie miejsce powiedzmy na nią jest. Ale tu chciałabym zaplanować jakąś taką przestrzeń, gdzie można by było właśnie wsunąć deskę do prasowania i suszarkę do prania. Będzie suszarka bębnowa, ale jednak na takiej zwykłej suszarce czasami też chce się coś rozwiesić, więc to też będzie na to tutaj miejsce. Zastanawiam się nad takimi... Kiedyś moja mama na suficie miała takie właśnie drążki, które się ściąga na dół i można pozawieszać tam pranie. Zastanawiałam się, czy nie umieścić tego tutaj na suficie, no bo mówię, czasami są takie rzeczy, które trzeba po prostu wywiesić. No i mamy jeszcze tutaj taki dodatkowy kącik, ale to jest niestety nieszczęsny kącik, bo tutaj mamy skrzynkę na podłogówkę. No i niestety to dosyć mocno ogranicza, ale na pewno poproszę tutaj stolarza, żeby porobił regały. Regały właśnie, czy to na chemię, czy to tutaj nawet będziemy mogli sobie umieścić pościel i ręczniki. Zastanawiam się tylko, możecie mi dać znać, co wybrać. Czy szafki zamykane, takie normalne jakby do zabudowy? Wiem, że to na pewno będzie o wiele większy koszt. Czy półki otwarte? Bo z jednej strony półki otwarte wydają mi się być bardziej wygodne, no bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki i wszystko jest, wiecie, poukładane. A z drugiej strony jednak raz, że się będzie kurzyć, a dwa, że te szafki będą tworzyły taki nieład, że jak się będzie wchodzić do tego pomieszczenia, to po prostu wszystko będzie na wierzchu i będzie przytłaczało. A jednak chciałabym, pomimo tego, że to jest pomieszczenie techniczne, chciałabym, żeby tutaj było tak ładnie i żeby przyjemnie się tutaj spędzało czas, no bo nie oszukujmy się, piorąc, prasując czy robiąc cokolwiek takiego, będziemy tutaj wchodzić codziennie, pewnie nawet po parę razy, więc nie chciałabym, żeby to było potraktowane po macoszemu. Nie wiem dokładnie, kiedy będziemy realizować to pomieszczenie, ale chciałabym już sobie złapać jakiś plan na to. Zaczniemy od pomiarów. Jeśli chodzi o wysokość, to bardziej tak informacyjnie dla Was, jeżeli kogoś to interesuje. My mamy... Ojejku. Ty wyłączyło się. 2,609. Dokładnie, także taka jest wysokość. Jeśli chodzi o szerokość tej ściany tutaj, to tutaj mamy dokładnie 2,5 metra. 2,511, także spora zabudowa się tutaj zmieści. Jeśli chodzi o szerokość jakby tej ścianki przy wejściu, ja specjalnie w projekcie przesunęłam drzwi, umieściłam drzwi jak najbliżej tej ściany, żeby tutaj właśnie móc zmieścić tą zabudowę. No i powiedzmy szerokość tutaj to jest około 68-69 cm. Trzeba też na pewno uwzględnić, że tutaj będzie jakaś futryna, więc czy przytulić się tutaj do końca do ściany będziemy mogli zabudową, to do końca nie wiem. Będziemy pewnie musieli rozmyślić to ze stolarzem. Zastanawiam się czy tutaj nie kupić jakichś mebli modułowych typu IKEA Method, czy z jakichś innych firm, które mają takie rozwiązania, że można sobie meble samemu skonfigurować. No bo tutaj przestrzeń jest taka... że chyba się da, także zobaczymy. Jeśli chodzi o szerokość tutaj tej ścianki, to jest 76 cm, więc też dość sporo. No i albo z tej strony na końcu właśnie zostawiłabym jakąś taką delikatną wnękę pomiędzy szafką a ścianą, żeby móc tutaj wsunąć sobie właśnie czy deskę do prasowania, czy suszarkę, czy cokolwiek takiego. Jeśli chodzi o szerokość tutaj tego elementu, to tutaj mamy 78 też centymetrów.
Prawie 79, więc no tutaj też porządna półka wejdzie. Jeśli chodzi o głębokość tej półki, no to tutaj wychodzi 44-45, więc też tak naprawdę optymalnie. Tutaj myślałam, żeby zostawić jakieś miejsce wolne, czyli żeby półki na przykład zaczynały się dopiero odtąd, żeby mieć dojście, dostęp do tej skrzynki, no bo dostęp tutaj musi być, a tutaj na dole nawet będzie miejsce, żeby podłączyć odkurzacz samojeżdżący, jeżeli kiedykolwiek się takiego dorobimy, ale no trzeba myśleć do przodu, więc jeśli kiedyś taki będziemy mieć, no to tutaj będzie na niego fajne miejsce. Tutaj też, bo ta półka wtedy powiedzmy będzie dość wysoka, tutaj by mi się zmieściło wiadro, jakaś miska, wiecie, kosz na pranie, czy cokolwiek takiego. No takie rzeczy też trzeba przemyśleć, gdzie to trzeba chować. I zmierzymy sobie jeszcze może wysokość konkretnie tej szafki. Ona była zamontowana u nas niestety dość wysoko od posadzki, tak niefortunnie, więc my tutaj na dole musieliśmy dorabiać sobie płytą GK. I wysokość tego do posadzki to jest 71 cm, więc no dość wysoko. A jeśli chodzi tutaj o ten moment, to tutaj mamy 17 cm, więc no jest taka beznadziejna w sumie trochę wnęka, ale to jest tylko pralnia, więc wolałam to dać tutaj, niż żeby ta skrzynka była w jakiejś bardziej centralnej części, jak na przykład we wiatrołapie. Także tak to wygląda. A jeśli by kogoś interesowała ogólna długość jakby czy szerokość całego pomieszczenia, to jest to 2,95, czyli prawie 3 metry ma ta pralnia. Jeśli chodzi o wielkość pomieszczenia, to oczywiście ono mogłoby być większe, bo rewelacyjnie byłoby mieć jeszcze tutaj w ogóle okno, przez które można by było sobie wyjść latem z praniem i je wynieść na taras. Rewelacyjnie byłoby mieć takie miejsce, gdzie na spokojnie możecie sobie rzeczywiście postawić deskę do prasowania i ona mogłaby być cały czas rozłożona. Ale tak czy inaczej uważam, że to pomieszczenie nie jest małe. Pomieści nam się tutaj wszystko to, czego potrzebujemy. No najważniejsze dla mnie jest, że to jest miejsce przeznaczone właśnie osobno na pralkę, na suszarkę. No i mam nadzieję, że uda nam się tutaj gdzieś wcisnąć może jeszcze tą umywalkę. Wtedy by było już w ogóle super. To, z czego najbardziej się cieszę, to jest to, że tutaj nie ma żadnego problemu z tym, że ja muszę gdzieś wyjść z praniem do garażu, do jakiejś części, która jest bardziej techniczna, która jest zimna. To jest pomieszczenie po prostu w domu, jako osobny pokój, to jest pralnia. Tutaj nie mamy żadnych urządzeń typu właśnie pompa ciepła, typu jakiś piec na pelet. To jest typowo pomieszczenie właśnie takie gospodarczo-domowe, techniczne i przede wszystkim najbardziej cieszy mnie to, że ono jest w centrum domu i jest ciepłe, bo niektórzy mają właśnie rozwiązania porobione takie, że mają gdzieś pralki pochowane po garażach czy po jakichś zimnych miejscach, a no dla mnie to jest niekomfortowe, bo często wstawiam powiedzmy pranie rano, jeszcze w piżamie czy wieczorem już w piżamie, więc no dla mnie to jest super. Wiadomo, mogłoby być lepiej, ale jest jak jest i ja się z tego pomieszczenia bardzo, bardzo cieszę i naprawdę nie żałuję, że je zrobiliśmy, bo fakt, pomniejszyliśmy sobie znacząco salon, bo tutaj trochę tych metrów jednak jest, ale mamy pomieszczenie, gdzie schowamy cały bałagan, zamkniemy drzwi i nikt nie będzie tego widział i tutaj będzie to taka nasza przestrzeń domowa, więc no mam nadzieję, że jakoś uda nam się to fajnie urządzić. Dajcie znać, co byście tutaj zrobili na tej ścianie, bo tu raczej regały, kwestia tylko czy otwarte, czy zamknięte, a tutaj zastanawiam się właśnie, czy to zrobić tak jak w kuchni, z jakimś przeciągnięciem na przykład jakiejś płyty meblowej na ścianie i to by było fajne, no bo tu jest to pęknięcie, więc będziemy mieli problem z głowy. No i też pytanie, czy właśnie u góry porobić same półki, czy jednak pozamykane szafki. Ja bardzo dawno temu nagrywałam Wam odcinek na temat systemu z IKEA, już nie pamiętam jak on się dokładnie nazywał, ale tutaj zaplanowałam sobie właśnie wszędzie takie półki, regały metalowe i tamto rozwiązanie wtedy chyba rok temu wychodziło około 1500 zł. Więc super, cena rewelacja, no ale uważam, że to nie jest tak do końca takie rozwiązanie, jakbym chciała.
Tam fajne było to, że były właśnie te wysuwane kosze, jak szuflady na pranie, to jest super. I tutaj myślę, że zdecyduję się też na coś podobnego, bo nie chciałabym zamykać tych ubrań w szufladach zamkniętych, bo jednak fajnie, jak te brudne ubrania mają jakiś przewiew i wentylację, więc na pewno kosze. No u góry, czy regały, czy zamknięte półki, to zobaczymy. Przepraszam Was jeszcze za mój ubiór, ale właśnie idziemy się zabierać za malowanie i może Wam jeszcze zmierzę, bo może to kogoś interesuje. Wy czasami pytacie o takie wymiary, że jestem w szoku, że w ogóle kogoś to interesuje, ale pomierzę wysokość gniazdek, bo tutaj mamy tak. 1,27 m. Liczę od dolnej krawędzi. Tutaj mamy 27 cm. Tutaj mamy 1,28 m. Te gniazdka wydaje mi się, że były zrobione troszeczkę za wysoko. Ja je planowałam pod pralkę i pod suszarkę. Więc no zobaczymy, gdzie to będzie. Może się uda jakoś to zmieścić tu, że podłączymy jedno i drugie urządzenie. Ale to zobaczymy jeszcze, jak to sobie zaplanujemy. W każdym razie tutaj jest też 1,28 m i to jest ta sama wysokość, więc tutaj będzie tak samo. No i jeśli ktoś będzie pytał o te przyłącza, chociaż nie sądzę, no ale już zmierzę, to odpływ mamy na wysokości 58 cm. Także tak to się prezentuje. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w następnym filmie. Czekam na Wasze wskazówki i komentarze. Do zobaczenia. Pa, pa.